którą z cyfr można wpisać w miejsce znaku zapytania na pozycji setek, tak aby poniższe stwierdzenie było prawdziwe. 4000 znak zapytania setek 29 po zaokrągleniu do najbliższych tysięcy wynosi 5000. Zaokrąglamy tę liczbę z dokładnością do tysięcy i po zaokrągleniu musimy otrzymać liczbę 5000. Jaka to musi być liczba? Zapiszmy ją tak, żeby było miejsce do wpisania cyfry na pozycji setek i zastanówmy się, czy oprócz 5000 istnieje jakaś inna wielokrotność 1000, która mogłaby być wynikiem zaokrąglania tej liczby. Jeżeli macie już trochę doświadczenia w zaokrąglaniu, to wiecie, że po zaokrągleniu z dokładnością do najbliższych tysięcy liczby zaczynającej się czwórką na pozycji tysięcy możemy otrzymać albo 5000, albo 4000. Innej możliwości nie ma. Narysujmy tę sytuację na osi liczbowej. Liczba całkowita, czterocyfrowa, dodatnia, zaczynająca się cyfrą 4, mieści się gdzieś pomiędzy liczbą 4000 a liczbą 5000. Obojętnie jaka cyfra znajdzie się na pozycji setek, szukana liczba mieści się w tym przedziale. Na tej osi zaznaczone są kreskami setki. Tu jest 4100, 4200, 4300 i tak dalej, aż do 4900. Spróbujmy na początek znaleźć jakiś przykład liczby, która będzie znajdowała się bliżej 5000 niż 4000 i zaznaczmy ją na osi. Na przykład tutaj. Intuicja zapewne podpowiada Wam, że po zaokrągleniu tej liczby do najbliższych tysięcy otrzymamy 5000, bo leży ona bliżej 5000 niż 4000. Na tej samej zasadzie, jeżeli zaznaczymy na osi jakąś liczbę, na przykład tutaj, to będzie ona po zaokrągleniu do najbliższych tysięcy wynosiła 4000, bo leży bliżej 4000 niż 5000. Moglibyśmy rozwiązać to zadanie metodą prób i błędów. Mamy tylko 10 cyfr w dziesiętnym systemie liczbowym, więc moglibyśmy wstawiać w to puste miejsce po kolei każdą z tych 10 cyfr i sprawdzać na osi liczbowej, co z tego wynika. Ale proponuję, żebyśmy zastanowili się nad zasadami, które rządzą zaokrąglaniem. Wtedy będzie Wam w przyszłości łatwiej rozwiązywać takie zadania. Chcemy zaokrąglić liczbę do najbliższych tysięcy. Z którego przedziału na tej osi liczby będą leżeć bliżej 4000, a z którego bliżej 5000? Jeżeli zaznaczymy na osi środek odcinka pomiędzy 4000 i 5000, środek tego odcinka jest tutaj, 4500, dzieli odcinek na dwie równe części, to wszystkie liczby znajdujące się bliżej 5000 zaokrąglimy do pełnych 5000, a wszystkie liczby znajdujące się bliżej 4000 zaokrąglimy do pełnych 4000. Jest to dosyć intuicyjne. Jeżeli zaznaczymy na osi liczbowej odpowiedni przedział i interesujące nas liczby, to wszystko jest dosyć czytelne. Dzielimy odcinek pomiędzy kolejnymi wielokrotnościami 1000 na pół i to co wyżej zaokrąglamy w górę, a to co niżej zaokrąglamy w dół. W takim razie, jakie cyfry możemy tu wpisać? Ile setek może tutaj być? Zacznijmy od środka interesującego nas odcinka, przedziału. Jeżeli wpiszemy 5 setek, to liczba 4529 znajduje się na osi mniej więcej tutaj. I widać od razu, że leży bliżej 5000, leży w górnym przedziale, po prawej stronie środka. I że w związku z tym zaokrąglimy ją do pełnych 5000. W takim razie wszystkie większe liczby, mające na pozycji setek jeszcze większe cyfry, również będziemy przybliżać do pełnych 5000, bo leżą jeszcze bliżej 5000. Czyli 6, 7, 8 i 9 również spełniają warunki zadania. Liczby 4629, 4729, 4829 i 4929 również będziemy zaokrąglać do pełnych 5000. No i zadanie rozwiązane. Te cyfry spełniają warunki zadania. Ale chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli sprawdzimy, które cyfry wpisane na pozycji setek spowodują, że zaokrąglimy tę liczbę do 4000, a nie do 5, to będą to wszystkie pozostałe cyfry, czyli od góry w dół 4, 3, 2, 1 i 0. 0 jest taką samą cyfrą jak każda inna. Nie zawsze możemy 0 pominąć, twierdząc, że 0 to nic. Tutaj 0 występuje jako pełnoprawna cyfra. Czyli liczby 4429, 4329, 4229, 4129 i 4029 leżą po lewej stronie zaznaczonego przez nas środka przedziału i w związku z tym zaokrąglimy je do pełnych 4000. Jeżeli się teraz dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że z 10 cyfr, jakimi posługujemy się na co dzień, 5 powoduje zaokrąglanie w górę, a 5 powoduje zaokrąglanie w dół. Jeżeli chcemy zaokrąglić liczbę do pełnych tysięcy, to wystarczy, że sprawdzimy, jaka cyfra znajduje się na pozycji o 1 niższej, czyli w tym przypadku na pozycji setek. I jeżeli jest to 5, 6, 7, 8 albo 9, to zaokrąglamy w górę do wyższej wielokrotności 1000. Czyli zmieniamy liczbę tysięcy na wyższą, o 1 wyższą. Zamieniamy 4 na 5000. A jeżeli na pozycji setek znajduje się cyfra 4, 3, 2, 1 albo 0, to zaokrąglamy w dół do niższej wielokrotności 1000. Czyli zostawiamy bez zmian tę liczbę tysięcy, która już tutaj była. I na koniec pamiętajcie, że istnieją również inne sposoby zaokrąglania. W tym zadaniu zaokrąglaliśmy do najbliższych tysięcy, czyli do najbliższych wielokrotności liczby 1000. Dlatego połowa interesującego nas przedziału oznaczała zaokrąglanie w dół, a druga połowa zaokrąglanie w górę. Ale można też zaokrąglać nie do najbliższych tysięcy, tylko na przykład w górę do pełnych tysięcy. Wtedy na przykład liczbę 4229 zaokrąglilibyśmy w górę do 5000. Może na pierwszy rzut oka nie ma to dla Was większego sensu, ale zapewniam Was, że w życiu są takie problemy matematyczne, w których takie zaokrąglanie bardzo się przydaje. Najczęściej jednak zaokrąglamy do najbliższych wartości. Tysięcy, setek czy dziesiątek albo jedności. Więc ten sposób zaokrąglania na pewno warto dobrze znać, do najbliższych wartości. Gdybyście się zastanawiali, co zrobić z 5 przy takim zaokrąglaniu, bo leży dokładnie w środku interesującego nas przedziału, to narysujcie sobie oś liczbową i wtedy od razu widać, że liczby z 5 na określonej pozycji dziesiętnej znajdują się po prawej stronie środka przedziału, czyli bliżej tej wyższej wartości, oczywiście z wyjątkiem tej liczby, która ma na pozostałych pozycjach same zera. Żeby wszystko składało się w logiczną całość, liczbę 4500 również zaokrąglamy do pełnych 5000. Do zobaczenia.